Moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy kolejna, słuchajcie, bitwa, gra drużynowa, słuchajcie, gra, bitwa, team drużyn i wszystko w ogóle tutaj. Gramy dalej, Chomperem ostatnio graliśmy, więc teraz mierzymy się w Mroźnym Jeziorze, jakieś inne klasy, słuchajcie, wybierzemy. No i testujemy każdą po kolei, każdej klasy będzie filmik na moim kanale. Moi drodzy, Sunflyerem już graliśmy, więc został Kaktus. Zobaczymy, jak się Kaktusem gra. Obawiam się, że tutaj Kaktus jest troszkę, no, powiem wam, taki troszkę, no, nie powiem, że dobry. No, celowanie tutaj pozostaje wiele do życzenia, tak naprawdę. Będzie bardzo trudno. Nie wiem, muszę celownik w sumie, słuchajcie, ustawić sobie. No właśnie, jeszcze dostanę, bo stałem i sobie zmieniałem tutaj cele. Dobra, lecimy, słuchajcie, zobaczymy. No Kaktusem chyba na padzie jest troszkę trudno. Mając życie. No, rozrzut ma piekielny. Trafiłem go chociaż raz. Oj, to będzie bardzo trudne, moi drodzy. Dobra, coś mi się tam udało. Jakby nie było. Zestrzelić, więc jest okej. Nie! Zostawcie mnie, mam 1 HP. A nie, mój Kaktus ma więcej, dobra. Dobra. O jejku, jejku, no coś się tam udało ich rozsadzić w jakiś sposób. No ale dalej jest problem. Moi drodzy, Kaktusem celowanie jest uciążliwe. Jakby nie było. Idę tam do wesołej gromadki. No jejku, no widzicie, no Kaktusem będzie bardzo trudno. No tu są te klasy, które mają, są takimi jakby pseudo snajperami, to niestety te klasy będą tu miały bardzo trudno. Strzelamy. Dobra, lecimy. Tu jest zombie. Jejku, popatrzcie, widzicie, jak koszmarnie się tu celuje. Dobra, no zepsułem się. Lecimy, może to jakoś im pomogę w ten sposób. No, ktoś z plecy mnie strzelał. Widzicie, no to jest problem. Jednak tutaj. Ja nie wiem, jak celować na padzie. Strasznie ciężko jest, strasznie trudno. Dobra, no okej. W sumie to trafiłem w jakiś tam sposób. Ale tak to ogólnie mówiąc jest bardzo trudno. Dobra, jakoś się udało ich pokonać. Ale chyba skończyliśmy meczek, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. O, patrzcie, no to się nazywa wyrównany mecz. Nawet tam jakiegoś killa miałem chyba, jakieś pokonanie. Ale Kaktusem będzie bardzo trudno. Bigosz, o proszę. Tu jakiś chyba Polak grał nawet. Widzę, fajnie, pozdrawiam was wszystkich. No nawet 6 miałem, więc nie jest tak źle. Szczerze mówiąc, to na padzie jest bardzo trudno. No strasznie narzekam, ale co tam. Damy radę może. Zrobimy sobie następną rundkę. No i co, zobaczymy. Mam 8 level chyba. Tak jakoś mi się wydaje. Bo tak, to jest chyba 8 level.
Tu ktoś ma nawet 16, 18, ładnie. Są to jacyś Polacy? Chyba nie ma. Ale tak jak mówię, moi kochani, będzie to bardzo trudne napadzie. Myślę, że jak będziecie grali na PlayStation i tak dalej, to pewnie będziecie wybierać bardziej klasy, które, no nie wiem, Chomper jeszcze może się nadać na to, ale myślę, że przewagę będą jednak mieli użytkownicy komputerów. Sami zobaczycie, no ja bardzo z chęcią będę sobie grał na PC-cie, bo lubię po prostu i będziemy sobie grali długie godziny, na pewno spędzali w Plants vs. Zombie, tutaj robili, słuchajcie, jakieś questy i tak dalej, żeby mieć jak największy poziom. No ale co, lecimy dalej, zobaczymy jak będzie. Przynajmniej godzinę dziennie chciałbym poświęcić na Plants vs. Zombie, także moi kochani, tak to wygląda. W środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. No dobra. Dobra, lecimy tutaj. Kaktusa mamy. To chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o roślinki. Tak, to większość z roślinek już mamy. Teraz, czy nawet wszystkie, teraz będzie trzeba sprawdzić jakieś inne. Zaraz się runda zacznie. Zobaczymy. Dobra. Pokonajcie te zombie. No dobra, no. Postaramy się. Oldschoolowe hamburgery. Dobra. Ja pójdę z tej strony, może kogoś zajdę od tyłu. To jest jakiś zombie. Dobra, asystę mamy przynajmniej. To tak naprawdę to będzie trudno tutaj jakoś opanować tę sytuację. Gdzie tu są jacyś przeciwnicy? Chodźcie tu do nas. O jejku, wyleciałem w powietrze, ale widzę, że tu jakiś jest z shotgunem, już widzę, pan. No ale tak jak mówię, no to jest bardzo trudne tutaj przejść tę grę, jeżeli mamy takie, widzicie. Będzie bardzo trudno. Będzie graniczyło z cudem na padzie tutaj grać, no. Przepraszam was bardzo, ale... Na padzie to jest straszna tragedia. Oj, w plecy dostaję. Troszkę niedobrze. O, cały czas w plecy gdzieś dostaję. Dobra, przeładujmy kolce. O proszę, ktoś tutaj wpadł w moją minę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Się roztrzaskał, dobrze. Oj, nie mogłem wskrzesić pana. Dobra. No ale gdzie tu są jeszcze jacyś ludzie? Halo. Dobra, ktoś wpadł w moją minę. To jest jedynie dobre, że mogę tutaj minę rozstawiać i ktoś wpada w niej i wybucha. No, jeżeli mam być szczery. A tak to troszkę bieda tu celować i w ogóle wszystko robić. Boże, to celowanie to jest tragedia tutaj. Tak naprawdę. Masakra, naprawdę. Tragedia straszna. Ajajajajaj. Jedynie co mogę te miny rozsadzać. To jest dobre. Rozstawiać raczej.
Popatrzcie, no celowanie tutaj to jest tragedia. No. Dobra, dostał w plecy. No i właśnie, widzicie, gość z shotgunem mają, naprawdę z shotgunami mają bardzo dużą przewagę, jeszcze jak ktoś jest bardzo szybki, no to daje rady, bo niestety tak to jest w tej grze, ale cóż, no zobaczymy sobie, jak poradzimy sobie jakimiś innymi przeciwnikami, ale udało nam się wygrać, tak czy siak, no te bomby kaktusa są bardzo pożyteczne, moi kochani, nieźle, bardzo ładnie, szczerze mówiąc. Słuchajcie, super jest, naprawdę wyśmienicie. Dobra, tymczasem ja uciekam, trzymajcie się, cześć!